Siema kochani, Wojtas wita serdecznie. Taką chciałem zrobić krótką lekcyjkę. Bardzo często zadajecie pytania odnośnie tego, jak tam regulować ten mostek z Freudem, co z nim zrobić, jak tutaj mam za niski dźwięk, za niski na każdej strunie albo za wysoki. Sprawa jest bardzo prosta. Wystarczy nam śrubokręt. Najlepiej krzyżakowy, akurat mam taki próbnik, taki śmieszny, do sprawdzenia, czy nie kopię, ale kopię. Śrubokręt, wystarczy, może być płaski, może być krzyżakowy. Mam tutaj dla Was, znaczy w tym filmiku pokażemy na Ibanez Prestige. No na Ibanezie po prostu. Ibanezy mają o tyle fajnie zrobione te klapki, czy tam można powiedzieć, schowki, jakby to powiedzieć, no klapki na mostek, na sprężyny, że tutaj od razu już jest otwór gotowy. Tutaj mamy wycięcie, gdzie możemy łatwo dojść bez ściągania tych wszystkich śrubek, łatwo możemy dojść do sprężyn. Bo o co tutaj chodzi? Tu chodzi o to przede wszystkim, że struna ciągnie mostek, który jest zawieszony na sprężynach, w swoją stronę, czyli struna ciągnie w tą stronę. Prawda? W tą stronę struna ciągnie w tą stronę gitarę. W skrócie jakby chce gitarę złożyć, prawda? No tak w skrócie można powiedzieć. W niektórych zresztą klasycznych gitarach bardzo wyraźnie widać, że tutaj się odkleja gryf, który jest przyklejony do korpusu i on tutaj się odkleja. Po prostu struny na tyle ciągną, że tutaj się zaczyna rozklejać. Tylko że w gitarze z mostkiem Floyd Rose, czy typu Floyd Rose, obustronnie ruchomym, bo to nie jest typowy Floyd Rose, tylko to jest Ibanez Edge, tak się nazywa ten rodzaj mostka, a zasada jest taka sama, że po prostu możemy podciągać i obniżać dźwięk, podwyższać i obniżać. W takiej gitarze po prostu mamy sprężyny, które są jeszcze jako dodatkowy element, który przyczynia się do ciągnięcia tych strun. Więc jeżeli tu widzicie tuner. Mam nadzieję, że widać jakie są dźwięki. Bo gryf jest tu. Mam nadzieję, że widzicie wszystko. Jeżeli to jest ten... Mi się wydaje, że wszystko jest pożądało. Zresztą będę mówił, jaki to jest dźwięk. I teraz jest problem taki, że jak chcę nastroić gitarę, sprawdzam. To jest za wysoko. Ja mam drop B, mam dźwięki B, Fis, B, Egis, Cis. Niestandardowe, tak jak wiele osób ma ADGBE, ale nieważne. B, Fis, B, Egis, Cis. Chodzi o samą zasadę, prawda? Jeżeli mam ten dźwięk B teraz, jest trochę za wysoki. Ja sobie robię zwykle tak, że obniżę kamerę najpierw, troszeczkę. Ja zwykle robię tak, że po prostu próbuję ją nastroić tak jak jest. No B, dobra. Tu oczywiście trzeba poluzować. Te śruby trzeba poluzować. One widzicie, one są luźno. Teraz mogę kręcić tymi kluczami. Te pokrętła najlepiej ustawić na wartość taką pośrodku. Wiecie, żeby już sobie ustawić, żeby móc iść do góry lub móc iść na dół tym pokrętłem. Więc najlepiej po prostu w pozycji mniej więcej po środku, wykręcenia po środku. No i dobra. Stroję teraz tak jak jest na tym, co mam. B. Fis. Za wysoko. Nie wiem, czy widać. Kurczę, nie mam tu jakiegoś stojaka. Nie wiem, czy widać. Myślę, że widzicie po prostu tu, gdzie mam dźwięk, akurat się pokazuje, to musi być idealnie strzałka, która tutaj, którą tu jest, ta jest na samym dole. Strzałka musi być idealnie jakby pod dźwiękiem, w skrócie. Tak powinno być. O, cis. Teraz jak przyjechałem wszystkie struny, to teraz sprawdzam z powrotem od najgrubszej.
chyba troszeczkę jest dźwięk za wysoko. Następny Fis. Też trochę za wysoko. Czyli co to oznacza? Zagadka dla Was. Co to oznacza, jeżeli dźwięki mamy cały czas za wysoko, mimo że nastroiliśmy? Liczę do 5. Zastanówcie się, abym mówił dalej. 5, 4, 3, 2, 1. Pyk. Po prostu chodzi o to, że sprężyny za mocno ciągną, prawda? Za mocno jest śruba ze sprężynami dokręcona. Nie wiem, czy tutaj widzicie, czy widać. Mam dwie śruby, trzy sprężyny, dwie śruby. Akurat sprężyny mam ułożone równolegle do siebie, bo czasem można po przekątnej, żeby troszeczkę zwiększyć. Na przykład jedna jest po przekątnej, druga po przekątnej, jedna po środku. I to jest zrobione specjalnie, żeby zwiększyć naciąg, jeżeli mamy grubsze struny, mamy jakiś inny strój, nie wiem cokolwiek. Mamy bardziej kijowy mostek, bo też te mostki niestety są czasem bardzo kiepskie. Ale dobra, było odrobineczkę za wysoki dźwięk, gdy stroiłem, więc teraz musimy każdą ze śrub troszeczkę poluzować. Tak jak mówiłem, bardzo fajne jest rozwiązanie to, co Ibanez wprowadził. Oczywiście Wy też możecie sobie zrobić w swoich gitarach, jeżeli macie taką klapkę, na pewno macie, to po prostu sobie zrobić otwory na śrubokręt. W każdym razie każdą ze śrub muszę odrobineczkę co zrobić, skoro za mocno był za wysoki dźwięk, to muszę co zrobić? Poluzować, żeby sprężyna nie ciągnęła za bardzo, czyli muszę poluzować. Czy jak się odkręcę? O, dobra. I to ruch, jaki, od jakiego warto zacząć, to jeżeli ruch śrubokrętem, prawda? Nie, że kręcę, kuźwa, teraz kręcę do oporu. Nie, jeżeli mamy koło, jak Wam pokazać? O, mam tutaj przykład. Mamy koło, prawda? Okrąg. To można powiedzieć, to jest oś śrubokręta. To ruch, jaki zróbcie, to najlepiej to jest taki 90 stopni, nawet troszeczkę mniejszy, no bo 90 stopni byłby taki, prawda? Jeżeli mam tak i tak, to ruch 90 stopni. Czy można powiedzieć od godziny 3 do godziny 12. Od takiego można zacząć. Oczywiście mogą być mniejsze te poruszenia. W każdym razie na pewno nie, że obroty, na przykład 2 obroty albo 3 obroty. To możemy sobie robić, gdy totalnie jest jakaś tragedia podczas strojenia. Dobra, zobaczmy teraz, co się stało, bo ja jestem bardzo ciekaw, o ile mi się udało teraz to poprawić. O, B jest troszeczkę poniżej. Fis też tak samo poniżej. B znowu jest troszeczkę poniżej. E też jest trochę poniżej. G też odrobineczkę. Gis i cis. Dobra, spróbujmy sobie jeszcze zrobić teraz tak, żeby dostroić do tego stanu, w którym jesteśmy, dostroić. Do tego stanu śrub, który mi pogrzebaliśmy, dostroić sobie z powrotem do tej struny. Dobra, nastroiłem wszystkie. Teraz sobie zobaczmy z powrotem od najgrubszej. No, najgrubsza znowu jedną kreseczkę w dół jest. Fis też jest jedną kreseczkę w dół. Co oznacza? Co to oznacza? Oznacza to mianowicie, że po prostu muszę jeszcze odrobinkę sobie przekręcić, poluzować. Powiedzmy z godziny drugiej, z drugiej na 12. To jest pierwsza, druga, trzecia, czyli z drugiej na 12. Teraz zrobiłem jeszcze mniejszy ruch. Dobra, zobaczmy teraz, jak ona się zachowuje teraz po tym manewrze.
takie, jakie powinno być. I teraz tak, wszystkie struny są poniżej tego wskaźnika.